witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Nazywam się Dorota Zawadzka, jestem psychologiem. Jestem u Was, jestem kawalerem Orderu Uśmiechu. Dostałam od dzieci Order Uśmiechu. I przyjechałam teraz do Świdnicy na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka, który nazywa się jak? A pochodzi skąd? Ze Świdnicy. Dobrze, jedna szkoła, która wie. I teraz mamy w Świdnicy 21, znaczy nie w Świdnicy, w całym kraju. Mamy wielkie święto. Dzisiaj już widziałam banery na Placu Grunwaldzkim, już wisi ten wielki baner. Na Domu Kultury już wisi wielki baner. Jakie święto mamy 20 listopada? Kto wie? Ale co praw dziecka? Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Czyli taki wasz drugi dzień dziecka. Pierwszy jest 1 czerwca, kiedy dostajecie prezenty. A teraz 20 listopada jest taki drugi dzień dziecka i my będziemy wam dawać takie prezenty. Pod tytułem będziemy mówić o waszych prawach. Będziemy uczyć waszych rodziców. To jest bardzo ważne, żeby twoi rodzice wiedzieli, jakie masz prawa. I żebyś ty wiedział, jakie masz prawa. Każdy światły obywatel, a obywatelem jesteś, powinien znać swoje prawo. To jest bardzo, bardzo ważne. Pani Doroto, jaka jest największa bolączka rodziców, jeśli chodzi o wychowanie właśnie? Myślę, że rodzice nie mają zbyt dużo czasu na swoje dzieci i nie są zbyt uważni, jeżeli chodzi o dostrzeganie ich potrzeb. To są chyba takie najważniejsze rzeczy w tej chwili, bo kochają swoje dzieci, deklarują, że zrobią dla nich wszystko, ale nie mają czasu na robienie wszystkiego, w związku z czym nie robią często nic. To teraz o prawach dziecka. Jakie dzieci mają prawa? Proszę. Do swojego imienia i nazwiska. Świetnie, czyli to się nazywa prawo do tożsamości. Prawo do tożsamości. Każdy człowiek, bo dzieci są ludźmi, więc każdy człowiek, czy mały, czy duży, ma prawo do swojej tożsamości. Widzicie, jak się nazywa, skąd pochodzi, kim są jego rodzice, jaki jest jego kraj. Prawo do tożsamości, proszę. Do leczenia. Do leczenia, tak. Czasami dzieci mówią, że mamy prawo do zdrowia, ale zdrowie nie jest naszym wyborem niestety. Wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, ale bywa, że jesteśmy zdrowi albo chorzy, więc mamy prawo do leczenia, tak. Na spotkaniu pani rozmawiała z dzieciakami właśnie o ich prawach. A jakie prawo pani zdaniem jest najważniejsze? Ja bym tutaj nie umiała chyba tych praw ustawić w kolejności ważniejsze, mniej ważne. One wszystkie są bardzo ważne, natomiast dzieci rzeczywiście mówią o prawie do wyrażania własnego zdania jako o tym, które jest dla nich najcenniejsze. Dzisiaj co prawda padło i to mnie trochę zaskoczyło, czy to jest dobry kierunek, że najważniejsze jest prawo do życia, no bo rzeczywiście to jest to prawo nadrzędne, bo bez życia nie byłoby innych praw, nie byłoby potrzeby innych praw. Spotyka się właśnie pani z dzieciakami, w szkole prowadzi pani takie zajęcia i o co te dzieci najczęściej pytają? Dzisiaj nie było tego pytania, bo jakoś tak w ogóle było mało pytań, bo mieliśmy tutaj troszkę zabawy w dom, w sensie kto był mamą, kto synem i jak przekonać rodziców do pewnych opcji, ale ja jestem w Świdnicy od poniedziałku, to już jest moja kolejna szkoła i przez ostatnie dwa dni bardzo dużo rozmawiałam z dziećmi na temat tego, co się wydarzyło w Paryżu, czyli o terrorystach i o imigrantach. To jest taki temat, który dla dzieci jest bardzo ważny. Ja byłam zdumiona ilością pytań, taką dojrzałością ich przemyśleń, a z drugiej strony trochę zasmucona, bo zapytałam, czy rozmawiają o tym w domu z rodzicami i większość z nich mówi, że nie. Czyli oni mają wiedzę z mediów, a nikt im nie tłumaczy, co się stało. Oni troszkę są przerażeni. To się oczywiście wycisza. Ja mówię o tym poniedziałku, wtorku, kiedy to było wszystko takie na świeżo, więc to był taki temat, który bardzo się tutaj przewinął dosyć mocno. Natomiast o czym jeszcze rozmawiają? No, rozmawiają o swoich potrzebach. O tym, że rodzice nie zawsze poświęcają im tyle uwagi, ile oni by chcieli. No trochę mówią o tym, że brakuje im dóbr materialnych, ale to już jest nasza wina rodzicielska, że tak go nauczyliśmy. To są bardzo fajne, bardzo ciekawe rozmowy z dziećmi. Jakie cechy? Masło maślane. Masło jest charakter, czy cechy charakteru? A skąd to się bierze? Czy ktoś jest miły? Serca. Tam jest, patrzymy na to, jakie ktoś ma serce. Czy jest dobrym człowiekiem? Kto z was jest dobrym człowiekiem? Ja. Nie śpi, ktoś jesteś dobrym człowiekiem. A jakieś najtrudniejsze pytanie, które padło podczas takich spotkań? Jedna rozmowa dotyczyła tego, jak dziecko ma się zachować w sytuacji rozwodu, z którym z rodziców powinno zostać i dlaczego mama zabrania widywać się z tatą. To była taka dosyć trudna rozmowa, nawet troszeczkę zostałam z dzieckiem, żeby w takiej intymności o tym porozmawiać, bo nie jest to temat na forum klasy czy grupy.
I drugie pytanie też takie, myślę, że bardzo ważne, może niekoniecznie trudne, ale ważne, dotyczyło tego, jak ma rodzice zmuszają dziecko do pójścia do jakiejś szkoły, do której dziecko nie chce pójść. I to był taki też gorący temat, bo to była szósta klasa akurat. Dla wielu jest Pani autorytetem, Pani rady są niezwykle cenne, ale też niektórym te rady mogą przeszkadzać. Jak Pani myśli, za co rodzice mogą Pani nie lubić? Myślę, że za to, że mówię wprost, że nie owijam w bawełnę, że nie mam specjalnie takiej ochrony dla rodziców. Jeżeli coś mi się nie podoba, to o tym mówię. Mówię głośno o tym, że bardziej zależy mi na emocjach dziecka i to ono ma mieć dobrze. Rodzic sobie ma obowiązek poradzić, bo jest dorosły. No, wielu rodziców krytykuje mnie za mój stosunek do sześciolatków, dlatego że ja uważam, że dzieci sześcioletnie są gotowe do podjęcia nauki szkolnej, nie wnikając dalej, jak to dalej wygląda. No ale każdy ma prawo mieć swojego guru. Tylu jest specjalistów, tylu jest psychologów. Ja mam takie poglądy, jakie mam w przypadku sześciolatków, co najmniej od 30 lat. To nie jest tak, że ja je zmieniłam teraz, bo reforma. Ja od 30 lat tak uważam. Moi synowie poszli jako sześciolatki do szkoły, bo tak uważałam. W związku z czym myślę sobie, że mogę się podobać lub nie. Myślę, że jestem bardzo wyrazista, a to zawsze budzi kontrowersje. Ja nigdy nie mówię tego, co ludzie chcą usłyszeć, tylko to, co mam do powiedzenia. Dobrze. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.